Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Da-da! Powinny tu takie lecieć gwiazdki. Żartuję, kochani. Jestem i jestem tak niezmiernie szczęśliwa i tak niezmiernie wdzięczna za to wszystko, co wydarzyło się ostatniemu czasu, że trudno mi zebrać myśli, żeby wam to wszystko przekazać, więc kochane dziewczyny i kochani chłopacy, postanowiłam stworzyć taki cykl filmików o życiu, śmierci, chorobie, o wszystkim tym, co może nam się przytrafić. Ale zanim taki cykl powstanie, i oczywiście tutaj zaznaczę, że jeżeli kogoś takie filmy nie interesują, to przez najbliższy tydzień proszę nie zaglądać na mój kanał. Muszę to z siebie wszystko powyrzucać, muszę się dzielić swoją radością, swoim szczęściem, bo tylko przekazywanie radości i szczęścia powoduje, że to szczęście się mnoży. Zastanawiałam się, od czego zacząć, żeby to był taki jakiś skład tego wszystkiego. Ale jeżeli będę chaosem, to znaczy, że moja głowa jeszcze nie myśli tak szybko, jak moje myśli, więc wybaczcie, kochani, do wszystkiego, co będę wam opowiadać, podchodźcie z ogromnym dystansem. I pierwszy ten odcinek przybliży wam swoje emocje, żebyście jakby w konsekwencji wiedzieli, dlaczego takie są moje, a nie inne decyzje, które potem dojdę w kolejnych innych filmikach. No i oczywiście koty. Koty są wszędobylskie, a ja jestem cała szczęśliwa. Ale Grażynko, skup się do brzegu, bo wiem, że wy czekacie. I to też pozwoliło mi wyjść z tego, w czym się znalazłam. To też jest wasza zasługa. Ale wszystko po kolei. 4 lata temu też byłam w szpitalu, też w styczniu dokładnie 10 dni, też w szpitalu bartoszyckim, tylko że na innym, z podobną dolegliwością, może nie z podobną, ale dobrze, umówmy się, że powiem wam od początku, że konsekwencją grypy, która mnie zaatakowała, grypy, potem jelitówki, była konsekwencja pogrypowych dalszych uszkodzeń jakby wewnętrznych organów. O, dokładnie nerek, trafiłam na nefrologię. Ale chciałam powiedzieć wam jeszcze coś innego. Więc wracamy na chwilę do 4 lata temu. Kamień coś tam mi zablokował i też w trudnym stanie leżałam w szpitalu. I kiedy 4 lata temu wyszłam z tego szpitala, byliśmy z Wojtkiem tak szczęśliwi, że udało mi się, że postanowiliśmy, że sfinalizujemy swój związek i właśnie między innymi dzięki tamtej wizycie w szpitalu zrobiliśmy bardzo skromne, ale pamiętam je w gronie najbliższej mojej rodziny i
i znajomych, ale pamiętam to nasze spotkanie weselne do tej pory i bardzo mile to wspominam. Oczywiście bardzo się cieszę z tego powodu, że wtedy przyjechał mój brat z moją bratową, moja siostra z moim szwagrem, że przyleciała specjalnie na tą uroczystość honorata z Anglii, moja przyjaciółka, ale też poznałam Wojtka, przyjaciół z lat studiów i ta znajomość Kasi i Gabrysi trwa do dzisiaj. I to właśnie po tamtym szpitalu, że tamten szpital zdecydował, że miało miejsce takie fajne wydarzenie jak nasz ślub. I teraz żartowaliśmy z Wojtkiem właśnie, że znowu po 4 latach trafiam do szpitala i wychodzę z tego szpitala. Inna Grażyna zupełnie, bo traktuję swoje wyjście ze szpitala jako otrzymanie od Boga, od losu. Każdy sobie tłumaczy jak chce. Drugiej szansy, ja to odbieram jako drugą szansę na życie. I jestem pełna wdzięczności, radości za wszystko to, co mnie spotkało. I za was, kochani, też jestem ogromnie wdzięczna, bo powiem wam szczerze, że ja nie spodziewałam się tak dużej oznaki sympatii, maili, telefonów, wiadomości. To przerosło moje najśmielsze oczekiwanie. Teraz chciałam wam jeszcze oprócz tego wytłumaczyć, dlaczego zapewne niektóre z was poczuły się zbagatelizowane, jakby, że pisała, a ja milczałam. To, co wam opowiem, kochani, to nie podlega ocenie, tak? Bo to są moje emocje i każdy z nas jest inny i każdy inaczej reaguje na chorobę. Ja wam opowiem, jak ja zareagowałam, a wy po prostu, jaki mam cel, żebyście zastanowili się nad swoim postępowaniem, a nie oceniali mojego. A więc chciałam wam powiedzieć, że ja nie potrafię chorować i jestem generalnie złym pacjentem. Kiedy doprowadzam swój organizm już do takiego permanentnego zmęczenia bólem, gdy ta choroba przebiera taki, to nie mówię już o takim przeziębieniu, tylko już o takiej chorobie, która zagraża naszemu życiu, ja się poddaję. Ja nie widzę sensu w cierpieniu i zapewne musiałabym iść na jakąś terapię. Nie chcę wnikać, skąd te naleciałości. Zapewne dlatego, że moja mama cierpiała, napatrzyłam się na to cierpienie i ja jakoś nie akceptuję cierpienia. I ja się wtedy poddaję. Ja po prostu kładę się, tak miała miejsce tutaj w naszym domu i mówię do Wojtka, zostaw mnie, ja po prostu, ja chcę odejść, ja już mam dosyć. I jestem teraz tego świadoma, że ja bardzo mocno obciążam swoim postępowaniem Wojtka, bo ja nie wiem, jak wam to powiedzieć, żebyście dobrze mnie zrozumieli, kochani.
nie wiem, do czego ja się poddaję. Ja nie mam siły, ja nie mam siły do walki. Ja po prostu mówię pas, ja już po prostu nie chcę. I potem dochodzę do takiego momentu, że obciążam dodatkowo jeszcze Wojtka, wymuszając na nim, żeby pamiętał, gdyby coś mi się stało, żeby pamiętał o moim synu, żeby się nim zatroszczył. I tu nie chodzi mi o żadną pomoc finansową mojemu dziecku, dlatego, bo mój syn idealnie sobie radzi sam, tylko żeby nie poczuł się mój syn opuszczony przez wszystkich. Więc wymuszam na Wojtku takie deklaracje. Zdaję sobie sprawę, że to jest największą głupotą, jaka może być. I obciążam tą swoją chorobą i tym brakiem chęci do walki bardzo mocno obciążam Wojtka. I potem, kiedy już lekarze biorą się za mnie, powodują, że to moje cierpienie rozpływa się, rozchodzi się, ja zaczynam normalnie funkcjonować. Mogę wstać do toalety, bo byłam unieruchomiona przez moment, podłączona pod sewniki i ogromne, to jest straszne przeżycie. Dopiero wtedy przyglądam się jakby pacjentom, którzy leżą koło mnie, którzy mają po 80 lat, są bardzo mocno cierpiące. I wtedy, kiedy moje cierpienie przez tabletki jakby się wycisza, jakby zanika, wtedy wchodzi we mnie taka waleczna kobieta, że nie, ja nie chcę tak żyć jak te kobiety, które leżały koło mnie. Ja nie chcę tak cierpieć na stare lata. I wtedy rodzi się nowa Grażyna. Inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć wam. Wtedy rodzi się nowa Grażyna z nowymi wyzwaniami, z nową chęcią do walki i muszę wam powiedzieć, kochane dziewczyny, mi się udało. Po prostu nie lubię tego słowa, mi się udało. Ale brakuje mi jakby innego. Wojtek dzisiaj przyszedł z informacją, że w tym samym czasie zachorował jeden pan, też na grypę. I w konsekwencji tych pogrypowych nie wytrzymało jego serce i on już nie żyje. Kochani, a ja siedzę w fotelu i z wami rozmawiam. Więc jestem nowa ja, jestem przeszczęśliwa. Wiem, że to jest bardzo mocno nieskładne, co wam opowiadam. Chciałam tylko po prostu, żebyście wiedzieli, jakie towarzyszyły mi emocje podczas mojego chorowania. I bardzo wam powiem, że jestem wdzięczna za to, że właśnie takie emocje mi towarzyszyły, bo dzięki temu ja już wiem, w którą stronę mam iść, tak? Ja już wiem, o co mam zadbać. Pierwsze, co zrobię, jak będę dobrze się czuła, to zaproszę naszych znajomych na kolację, którą to chciałam podziękować za to, że kiedy ja dołowałam Wojtka, że odchodzę, oni Wojtka wyciągali. I jak tylko będę lepiej się czuła, oni już wiedzą, zostaną zaproszeni do nas na uroczystą kolację. Co jeszcze się u mnie, kochani, zmieniło?
oprócz tego, że jestem nowa ja. Zmieniło się bardzo dużo. W kolejnym odcinku, bo już widzę, że mówię 15 minut, w kolejnym odcinku opowiem Wam o tym, jak traktowano mnie w szpitalu. Jak oceniam szpital Bartoszycki, kogo tam spotkałam. W kolejnym odcinku wszystko będzie się kręciło według zdrowia, choroby, śmierci. Chociaż wcale nie mam zamiaru umierać. Też muszę Wam zdradzić taką jedną tajemnicę, że my z Wojtkiem mamy taki specyficzny żart, którego jak widać po komentarzach, które dopiero wczoraj przeczytałam, nie wszyscy rozumieją. Trzeba na nas popatrzeć też z przymrużeniem oka. Opowiem Wam, jak my czasami żartujemy, to znaczy my między sobą, dlatego my tak dobrze się rozumiemy, tak? Z Wojtkiem. Oglądaliśmy kiedyś film o takiej przesympatycznej starszej parze, która miała już dość. To był, no można powiedzieć, taka komedia. Więc doszli do wniosku, że zaczynają zbierać tabletki. Najedli się tabletek z myślą, że oni już po prostu położyli się razem do łóżka, z myślą, że razem odejdą. I okazało się, że te tabletki nie zadziałały. No, budzą się rano i ten mąż mówi do żony: Jeny, nie masz jeszcze jakichś innych tabletek? Nie udało nam się. I my bardzo często po oglądnięciu tego filmu mówiliśmy: zbieramy tabletki. Zbieramy tabletki. Jak przyjdzie ten czas, to zbieramy tabletki. Ale to jest taki nasz żart, tak? I nie wiem, jak teraz przykleił się do mnie też, nie można powiedzieć, że taki żart, tylko takie powiedzenie, ponieważ kiedyś pisałam już z panią Agatą, która pracuje w Szwecji, opiekuje się ludźmi starszymi. I tak pięknie opowiada o swoim zawodzie i o tym, jak to wygląda w Szwecji. Ja to opowiadałam zawsze Wojtkowi i teraz mówię do Wojtka: Wojtuś, w końcu mamy cel. Zbierajmy pieniądze, na starość jedźmy do Szwecji, bo tam pozwalają umierać z godnością. Ale to są takie nasze między nami, bo ja na razie nie chcę wcale umierać oczywiście, prawda? Ja chcę żyć i chcę jeszcze dużo rzeczy zrobić. Plan jest taki, kochani, żeby w tym roku pokazać Wam Warmię, stworzyć cykl takich filmów miasteczka Cita Slow, miasteczka z folderów, żeby pokazać, czy te miasteczka z folderów są takie same w rzeczywistości. Taki jest plan na ten rok i ja wiem, że ja go zrealizuję. Może on się odwlecze w czasie, ale ja wiem, że go zrealizuję. Dobrze, kochani, już mówię za długo. Także spodziewajcie się kolejnych filmów na temat szpitalnych. Ja Wam dziękuję za to, że jesteście. Że mimo, że do Was się nie odzywałam, trwaliście, pisaliście maile i pisaliście komentarze. Opowiedziałam też tą swoją historię, żebyście jakby zrozumieli, dlaczego
nie odpisywałam. Kiedy ja już dochodzę do takiego permanentnego chorowania, ja się po prostu zapadam i muszę mieć taki, mam taki moment, że ja już po prostu nie. I dlatego u mnie to taki jest długi proces. Ale już po prostu z tego wyszłam, pomógł mi Wojtek, pomogliście mi wy, pomogła mi moja rodzina, pomógł mi mój brat dzwoniąc. Całe szczęście, że wszyscy uszanowali to, że nikt mnie miał nie odwiedzać w szpitalu i chciałam po prostu z tą chorobą pobyć sobie sama. Kochani, mówię już za długo. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, wyda wam się zrozumiałe. Czekajcie na kolejne filmiki. Ja dziękuję wam, że jesteście. Po prostu życie jest piękne. Ja mam taki apetyt na życie, że nie macie pojęcia, jaki ja mam apetyt na życie. Życie jest piękne, kochani. Trzymajcie się. Dziękuję wam, że jesteście. Do następnych filmików. Jeżeli jeszcze nie zacznę odpisywać, to jeszcze nie weszłam w ten rytm, kochani. Jeszcze nie weszłam w ten rytm. Trzymajcie się. Do następnego razu. Do zobaczenia. Dziękuję, że jesteście. Pa.